Czekający nas mecz to zdecydowanie najważniejsze spotkanie tej fazy rozgrywek. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niestety rozpadało się na stadionie. Będziemy mieli tutaj raczej mecz piłki wodnej. Spodziewam się wielu długich zagrań. Dzisiaj Zagłębie Lubin gra przeciwko Wiśle Kraków. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia o zespole gości. Stawka jest wysoka. Decydująca faza rozgrywek ligowych. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli i tytuł mają w zasięgu ręki. Czy starczy im charakteru, czy starczy im sił, by sięgnąć po mistrzostwo? Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać. Czy będą prowadzili? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. No naprawdę, bardzo dobre rozegranie i piękny gol. Podanie z lewej strony boiska, piłka leci jak zaczarowana i trafia do bramki. Oby więcej takich akcji. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Proszę bardzo, Państwo tylko spojrzą na reakcję trenera, jest zachwycony tą bramką. Przypomnę, prowadzi Wisła Kraków. Tuszyński, Filip Starzyński. Wejście obrońcy, jak zareaguje arbiter? No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Chyba za daleko na strzał, raczej będzie wrzucał, albo rozegra to krótko, ale może zaryzykuje. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Tuszyński, Filip Starzyński. Jakub Bartosz. Dobre przejęcie podania w środku pola. Tuszyński. No, z tego miejsca można strzelać. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Mogą teraz skarcić rywali. Podaje z powrotem. Jest okazja do strzału. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Może zdecydować się na strzał. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Kamil Mazek, Filip Starzyński, Tuszyński. Blisko pole karne. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Ależ się przedarno! Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać.
Powinien grać w pole karne. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobre, dalekie wybicie. No, przejął, ale nie opanował piłki. Mateusz Matras. Piłka wzdłuż linii bocznej. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Groźnie, ale zdążyli na czas. To może być bramka kontaktowa, ale nic z tego. Ależ to zmarnowali, a mogli zmniejszyć dystans. Cóż, jak nie idzie, to nie idzie. Nadarzyła się sytuacja, by nawiązać walkę, ale jej nie wykorzystali. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Bartłomiej Pawłowski. Mateusz Matras, Pawłowski, Daniel Dziwniel, Tuszyński. Okazja do dośrodkowania. Pawłowski! Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego, szesnastkę. Obrońca strzela! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Mateusz Matras ma do kogo zagrać. Wspaniale przechwycił. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dawid Kort. Wygrany ten pojedynek 1-1. Wspaniałe podanie, ale szansa. No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Mateusz Matras. Daniel Dziwniel. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Dawid Kort. Jesus i Mas. Blisko pole karne, może strzelać. To może być bramka. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Pawłowski, Mateusz Matras. Pawłowski. Doskonale zagrał. Tuszyński. Ach, szkoda, bo to mogło wpaść. No, ale musieliby mieć więcej szczęścia. Trzeba więcej atakować, jeśli chcą doprowadzić do remisu. To będzie naprawdę dużo, bardzo dużo roboty. Ale nie mają wiele do stracenia. Trzeba postawić na... Jest okazja do strzału. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Niebywała sytuacja, strzał, wszystko wskazywało na wyrównanie. Tymczasem udaremnia to obramowanie bramki. Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Piłka dośrodkowana z rogu. To dzisiaj najsłabszy element w układance trenera. Właśnie mamy na ekranie tego potwierdzenie. Istotnie gra, jakby miał... Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zaczynamy drugą część meczu. Ciekawe, czy Wisła utrzyma prowadzenie z pierwszej części spotkania. Piłka zagrana na bliższy słupek. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Jest pressing ze strony rywali.
No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Wulnet Basza. Jesus i Mas. Out. Piłka dla Wisły. Wulnet Basza. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Chodzi ze skrzydła w pole karne. Mazek tuż nad poprzeczką. Ależ była okazja. Jakub Bartosz. Ponownie celnie podaje. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję. Dobra okazja do oddania strzału. Bramka dla Wisły Kraków. Brawo. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Kamil Mazek. Może teraz ruszyć skrzydłem. Słaba gra w obronie. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do... Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Patryk Małecki. Ależ teraz luka na skrzydle. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Lubomir Guldan. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Sadlok. Patryk Małecki. Szansa na oddanie strzału. No niestety, wysoko nad poprzeczką. Lubomir Guldan. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane widowisko, mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej oczekiwań. Próbował, ale nie udało się. Wulnet Basza. Mogą teraz skarcić rywali. Małecki. Filip Starzyński. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Rozrzucenie do boku. Centruje w pole karne do niepilnowanego kolegi. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Dawid Kort. Filip Starzyński. No, może być groźnie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Pomysł dobry, ale ten lob wyraźnie za mocny.
Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. I po odbiorze strata piłki. Dawid Kort. Jest okazja do strzału. Ach, niesamowite! Nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on... Może spróbować uderzenia na bramkę. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Do końca meczu już tylko 7 minut. Daniel Dziwniel. Filip Starzyński. Tuszyński. Daniel Dziwniel. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Wybijają teraz do przodu. No tak, strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Dawid Kort. Filip Starzyński. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Mateusz Matras. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Małecki. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. Jest zwycięstwo pomimo bardzo wyrównanego poziomu obu drużyn.